Flaszki. Edycja siódma. Sponsor Seven Bulls. Patronat medialny Kontestacja. Maciej Szewczyk i Filip Kwiatkowski. Ja nazywam się Maciej Szewczyk. Mam nadzieję, że mnie słychać. Jesteśmy twórcami projektu Infobot i opowiemy dzisiaj jego historię. Czym jest Infobot? Infobot jest jednym z najpopularniejszych botów w Polsce. Jest dostępny w sieci GG. Udostępnia takie funkcje jak prognoza pogody, słowniki, program telewizyjny, skala generatorów internetowych, drugi lotto i wiele innych. Poza tym... Teraz będzie dobrze. Za jakieś 2 tygodnie planujemy wydać wersję 2.0, która będzie sporo usprawnień. Jedną z nich widać właśnie na tym slajdzie. Infobot będzie potrafił rozpoznawać pewne klasy zdań pisanych w języku naturalnym. Będzie potrafił rozpoznać pytania prognozy pogody czy ustawianie przypomnień. Pomysł na Infobota pojawił się podczas naszej rozmowy na Gadu-Gadu. Początkowo chodziło o to, aby uzyskać szybki dostęp do prognozy pogody poprzez komunikator i żebyśmy wiedzieli, czy zmokniemy na rowerach, czy też nie. Infobot powstał w 2004 roku. Początkowo nazywaliśmy go po prostu Pogoda, ponieważ tylko taką funkcjonalność oferował. Ale gdy dodaliśmy kolejną funkcję, wyniki lotto, to trzeba było pomyśleć nad jakąś bardziej ogólną nazwą. I tak w uczelnianym barku powstał Infobot, początkowo jeszcze pisany z 2 kreseczkami, ale szybko z nich zrezygnowaliśmy. Po pewnym czasie od uruchomienia Infobota okazało się, że korzystają z niego także inni użytkownicy GG. Po 4 miesiącach tych osób było już 1000. Nie tak dawno przekroczyliśmy liczbę 5 milionów osób, które miały kontakt z Infobotem. Tydzień temu Infobot obchodził 8 urodziny, tak więc jest o rok starszy niż YouTube. Początkowo Infobot był dostępny tylko w sieci Gadu-Gadu i był oparty o komunikator EKG i skrypty w Bashu. Potem rozwinęliśmy nasz projekt. Został on napisany w języku C, a następnie QT. W międzyczasie udało nam się udostępnić Infobota w sieci Jabber, Tlen, Skype oraz poprzez SMS-y. Przykładowa wersja na Skype'ie, napisanie zajęło nam 2 dni. Niestety była to dosyć problematyczna wersja, ponieważ klient Skype'a na Linuxa wymagał codziennych restartów ze względu na wycieki pamięci. Jak prowadzi się własny projekt? Najważniejsze naszym zdaniem jest satysfakcja z tego, że jest nasz prawdy inny. Działa. Tak sądzę. To trochę bliżej. Satysfakcja jest naszym zdaniem najważniejsza, jeśli jestem przydatny innym osobom. My na początku w ogóle nie myśleliśmy o kwestiach finansowych. Często siedzieliśmy do 3-4 w nocy, żeby prowadzić nową funkcję, czy naprawić błąd. Ja bardzo często słyszałem od rodziców słowa Filip, idź już spać. Natomiast rodzice Maćka po prostu wyłączali mieszkanie prąd. Często poza tym zdarzało nam się wydawać nową wersję w takie dni jak Wigilia. Dlatego też warto każdego dnia dodać coś nowego do projektu, jeśli tutaj jest taka możliwość. Serwery całe szczęście udostępniali nasi znajomi, przynajmniej na początku. Zanim przenieśliśmy się do Gadu-Gadu, jakieś 4 razy przyjmowaliśmy maszyny. Domenę infobot.pl kupiliśmy ponad rok w starcie projektu. Dzisiaj pewnie zrobiliśmy to tego samego dnia, kiedy wymyśliliśmy nazwę Infobot. No wtedy całe szczęście nikt nas nie ubiegł w tym zakupie. Sporo frajdy daje to rzeczywiście śledzenie statystyk, to ile osób skorzystało danego dnia, tygodnia czy miesiąca z naszego projektu i ile wiadomości wysłali. Nie należy również zapominać o reklamie. My co prawda nie stosowaliśmy promocjonalnych form reklamowych, ale zdarzało nam się do znajomych lepić takie właśnie śniegowe banery. W 2006 roku odezwał się do nas Gadu-Gadu, byli zainteresowani Infobotem. Pojechaliśmy więc na spotkanie do Warszawy, żeby przedstawić nasz projekt. Spotkanie okazało się wielkim sukcesem, ponieważ zaoferowali nam pracę w ramach GG. Odmówiliśmy. Mieszkaliśmy wówczas w Lublinie, chcieliśmy skończyć studia. W ciągu kolejnych 2 lat odzywali się do nas inni inwestorzy, jeden z Lublina, 2 z Warszawy, ale w tych przypadkach szybko kończyliśmy negocjacje, ponieważ warunki nie były dla nas satysfakcjonujące. Dzisiaj nie żałujemy naszej decyzji. Tuż po zakończeniu studiów odezwał się do nas Gadu-Gadu po raz drugi i tym razem negocjacje zakończyły się sukcesem.
przenieśliśmy się do Warszawy i tam już postrzegali mnie, dalej rozwijaliśmy informatora. Dostaliśmy dużo fajniejszy, niski numer, BG100, takim właśnie numerem dostępnym forward, od kilku lat zresztą. Do tej pory z informatyki będziemy wcześniej skorzystały ponad 5 milionów osób. Natomiast stały użytkownik mamy kilkaset tysięcy miesięcznie i wysyłają oni prawie 10 milionów wiadomości. I tak właśnie wygląda krótka historia informatyki. Dziękuję. Była to flaszka edycji 7. Sponsorowała nas firma Seven Bulls, tworząca oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. sevenbulls.com. Patronat medialny i realizacja Radio Kontestacja. kontestacja.com.